Siemaneczko, sezon na negliżowanie nóg się zbliża, no i przydałoby się kupić jakieś shortsy. No ale że to kanał Tactical Movement, no to nie będzie to recenzja zwykłych shortsów, tylko będzie to recenzja przetaktycznego produktu, który po założeniu pozwoli uwydatnić te kilkaset godzin, które wsadziłeś z zeszłej zimy w trening nóg. Hehe, żartowałem. Moi subskrybenci nie robią treningu nóg. Co? Aha, sorry. Moi subskrybenci w ogóle nie robią treningu. A tak na serio, to rok temu też stałem przed wyborem jakichś spodenek i akurat ja na celownik wziąłem sobie Helicon Outdoor Tactical Ultra Shorts. Kto widział mój filmik o pasach, to wie, że lubię wynajdywać produkty o najlepszym stosunku jakości do ceny. Kto nie widział, niech sobie obejrzy tutaj. W tym przypadku akurat tak nie było. Także żeby to było jasne, nie ogłaszam tych spodenek najlepszymi, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. Kupiłem je szczerze, bez jakiegoś większego rozmysłu. Nie wiadomo jak. Po prostu spodobały mi się, kupiłem je i w tym filmiku podzielę się z wami moimi subiektywnymi wrażeniami po jednym sezonie ich użytkowania. Pierwsze wrażenie po wzięciu ich do ręki. Demet to nie wytrzyma nawet kilku wizyt na strzelnicy. Powiem wam, że są zrobione z mega wręcz cienkiego materiału, mega takiego rozciągliwego. Jest to jednocześnie i plus i minus. Żeby wam zobrazować, jak cienki jest ten materiał, złóżmy sobie je w kosteczkę i zobaczcie. Po ściśnięciu ich ta kostka jest, no powiedzmy, że trochę większa niż pięść dorosłego faceta, a przypuszczam, że jakby moja dziewczyna się do nich dorwała ze swoimi magicznymi umiejętnościami składania ciuchów, zrobiłaby z nich jeszcze mniejszą kostkę. Plusem tego, że są tak mega cienkie, jest to, że w lecie, no a w końcu krótkie spodenki nosi się w lecie, będzie w nich wam mega komfortowo, mi było w nich mega komfortowo. Ten materiał to Versa Stretch i jest on naprawdę przyjazny dla skóry, jest naprawdę oddychający. Serio, jeśli chodzi o feeling z ich noszenia, naprawdę spoko. Natomiast minusem tego, że ten materiał jest cienki, no jest fakt, że jakbyście wzięli je na jakąś cięższą robotę, jakiś bardziej hardkorowy wypad w góry, czy też cokolwiek z tych rzeczy, no to jest duża szansa, że mogą się porwać. W moim przypadku akurat cały sezon wytrzymałem, mimo tego, że dużo je ciorałem po strzelnicy, troszkę były też ze mną w górach. No widzę, że tak średnio widać, natomiast mega małe dziurki mi się tutaj porobiły. W wielu miejscach, tak jak na przykład tutaj, zaczęły mi się już rwać nitki, no chociaż to jest naturalna rzecz, jeżeli chodzi o ciuchy. No i poza tymi dwoma rzeczami, jeżeli chodzi o jakieś takie uszkodzenia, nic więcej nie nastąpiło. Przejdźmy sobie teraz do kieszeni. Kieszeni jest dość dużo, myślę, że wystarczająco i ogólnie są dosyć spoko. Zacznijmy sobie od przodu. Mamy dwie dosyć spore kieszenie, takie frontalne nazwijmy to. One są, tak jak widzicie, tutaj z takim wzmocnieniem, można by było powiedzieć. Do tego wzmocnienia jeszcze wrócimy. Co więcej, na przodzie mamy też takie kieszonki dedykowane według producenta na smartfona czy magazynek na przykład od Aera i powiem wam szczerze, że nie sądziłem, że magazynek wejdzie, ale serio magazynek od Aera wchodzi, jak najbardziej. Troszkę gorzej ze smartfonem, przynajmniej ja nie mam jakiegoś szczególnie dużego, nazwijmy to w takim rozmiarze standardowym, a mimo wszystko wchodzi już tak na styk, więc przypuszczam, że ludzie, którzy mają coś pokroju jakieś Note'y i tak dalej, jakieś większe telefony, to mogą mieć problem, żeby tutaj je wsadzić. Na boku mamy dwie kieszenie cargo, na zamek oczywiście suwaki YKK, czy jak to się wymawia, standardowe już dla Helicona. I przechodzimy sobie na tył. Z tyłu mamy również dwie takie większe kieszenie ogólne, a w środku nich pomniejsze kieszonki dedykowane do przenoszenia magazynków 9mm. Jeśli chodzi o te kieszenie, nazwijmy to sobie ładownicowe. Pamiętajcie, że te kieszenie no, nie zastąpią wam ładownic takich, jak będziecie mieli na swoim oporządzeniu, no bo po prostu te magazynki wchodzą tam głęboko i ich dobycie nigdy nie będzie tak komfortowe jak z dedykowanych ładownic. Te kieszenie na magazynki aerowe na przodzie jeszcze są takie całkiem w miarę ok. Natomiast te z tyłu spodni są dosyć głębokie. Magazynki od CZ-ki P10C15 nabojowe ze stopką powiększającą plus 2 wpadały mi na tyle głęboko, że jakiekolwiek wyciągnięcie ich sprawne, no było bardzo trudne po prostu. Oczywiście wiadomo, że no, nikt nie będzie strzelał zawodów trzymając magazynek w takiej kieszeni na tyłku, no ale jednak wpadały te magazynki jak dla mnie troszkę za głęboko. I okej, można by powiedzieć, że tak miało być, żeby łatwo nie wypadły, no niestety nie. Jak siedziałem z tymi spodniami na przykład w aucie, to magazynek kilkukrotnie pamiętam, że wypadł mi na siedzenie, dlatego ogólnie te ładownice tutaj magazynkowe tak o, żeby sobie ponosić, no to jeszcze spoko, ale jakby ktoś chciał na przykład z tym siadać, gdzieś pojechać, albo robić coś dynamicznie z magazynkami tutaj, już średnio. Co jest według mnie bardzo kiczowe w tych spodniach i w sumie nie tylko w tym modelu, ale w wielu innych spodniach od Helicona, to jest to takie dodatkowe wzmocnienie jakby krawędzi tych frontalnych kieszeni. W opisie produktu Helicon nie pisze wprost, po co to jest, no ale można się domyślać, że jest to po to, że często wielu ludzi daje sobie tutaj na przykład noże na tych klipsach takich. I po prostu chodzi o to, żeby to miejsce, w którym ten klips ma kontakt ze spodniami, było troszkę wzmocnione. I tutaj problem jest tego typu, że wzmocnienie jest o dość małej powierzchni. Tak naprawdę mamy tutaj tylko około 2 cm wzmocnienia, a co zresztą miejsca? Jak wkłada się na przykład scyzoryk, to ten scyzoryk tym klipsem, po tym jak klips
przejdzie wzmocnienie, wchodzi dalej na normalny materiał, ten bez wzmocnienia. I czemu wzmocnienie jest zrobione po całej długości kieszeni, a nie na wysokości, jakby osi pionowej? Przecież tak naprawdę najczęściej jak się wkłada scyzoryki do kieszeni czy jakieś inne klipsowe sprzęty, no to trzymamy to jak najbliżej biodra, jak naj jakby głębiej w tej kieszeni, a nie do strony krocza, więc nie rozumiem tego, po co akurat to wzmocnienie jest przeszyte po całej długości kieszeni. I powiecie, Kupson, czepiasz się, wszyscy tak mają. Tutaj mam spodnie Agresor Flex generacji drugiej bodajże od MTAKa. Zobaczcie, jak tutaj jest konstruowany ten moment newralgiczny tej kieszeni. Wzmocnienie jest tylko w jednym miejscu kieszeni i jest dokładnie tam, gdzie najczęściej trzyma się scyzoryk, czyli jak najbardziej do strony biodra, i przede wszystkim jest przeszyte po całej długości, także klips do samego końca idzie po wzmocnieniu, a nie wychodzi poza nie. Da się? Da się. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o te wzmocnienia? Tutaj MTAK ewidentnie zastosował inny materiał niż ten, z którego wykonane są spodnie. Z kolei w przypadku tych spodni Helicona jest to dokładnie ten sam materiał, z którego zrobione są spodnie, tylko po prostu jest to jego następna warstwa. Nie wiem, być może producentowi chodziło o to, żeby nie dokładać tutaj jakichś innych twardszych materiałów, no aczkolwiek myślę, że jakby wsadził tutaj taką małą wlepę, to nic wielkiego by się nie stało i spodnie jakoś bardzo na wadze by nie przybrały. Jeżeli chodzi jeszcze o front spodni, jest rzepik, rzepik trzyma się całkiem fajnie, nawet po całym sezonie użytkowania jest spoko, jest zamek. Tyle. Co jeszcze jest warte uwagi, to myślę, że tutaj ten tak zwany clean od samego dołu spodni, niż mniej więcej na kroczu, czyli w tym jakby newralgicznym punkcie, gdzie spodnie bardzo często się drą po prostu. Tutaj jest takie dodatkowe takie przeszycie, taki materiał, Helicon nazwał to cleanem i myślę, że to jest bardzo spoko akcent. I rzeczywiście tutaj w kroczu nic mi się nie dzieje, a miałem już spodnie, które akurat właśnie w tym miejscu się darły, a tutaj naprawdę jest bardzo ok. Reasumując, ja osobiście z tych spodni jestem zadowolony. Czy kupiłbym je drugi raz? Tego nie wiem, na pewno rozejrzałbym się jeszcze u takich producentów jak na przykład właśnie MTAK, jak na przykład Texar, czy u innej tańszej konkurencji, czy nie mają produktu podobnego tego typu, a tańszego. Niemniej jednak, jeśli jesteś tutaj, bo interesuje cię typowo ten model spodni, to myślę, że mogę z czystym sumieniem polecić. Jedyne, na co warto zwracać uwagę, to żeby nie za bardzo je tyrać, ponieważ są one mimo wszystko dość cienkie. Nie powiem, Versa Stretch to jest dosyć odporny materiał, natomiast w takich miejscach, akurat tutaj, gdzie w moim przypadku są te rozdarcia, często nosiłem broń, gdzie w takie miejsca, które były mocno eksploatowane, po prostu widzę, że troszkę już się rozdzierają. Układ kieszeni jak najbardziej na plus. Jeśli ktoś z Helicona mnie ogląda, poprawcie koniecznie to wzmocnienie przednich kieszeni i będzie naprawdę spoko. Te spodnie Agresora od MTAKa myślę, że w przyszłości też zrecenzuję. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście je zobaczyć. Widzimy się w komentarzach i nara. I guess you're